Witam. Mówiłem już kilka razy o tym, że prowadziłem swoją szkołę jazdy kilkanaście lat, że w sumie, jakby to podliczył, to w końcu przez moją szkołę przewinęło się ponad 2200 kandydatów wówczas na kierowców, no a dzisiaj to już kierowców. Kilka osób jednak no, nie jeździ, zrezygnowało z nauki, ponieważ stwierdziły, zwłaszcza panie, bardzo stare, bardzo starsze panie, pani Zofia, która wtedy miała 76 lat, jak zaczęła i bardzo chciała jeździć, no ale nie da rady. Nie, sama odpuściła. Stwierdziła, że to przerasta jej percepcję, jej możliwości. Ona nigdy tego nie opanuje, zwłaszcza umiejętności ruszania z miejsca i obserwacji przed siebie, jeszcze znaki po boku i pieszych, to przerasta jej możliwości. I zrezygnowała, z czego się bardzo cieszyłem zresztą. Ale no generalnie 2200 kierowców po Kielcach i po okolicy jeździ na prawie jazdy uzyskanym jak gdyby w naszej szkole. Nie u mnie, bo przecież ja nie miałem egzaminów. Egzamin robi WORD, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego. Niektórzy czytają to z angielska WORD, ale WORD to jest zupełnie co innego. To nie jest Ośrodek Ruchu Drogowego. Ktoś pewnie specjalnie taką nazwę ułożył, żeby skróty, inicjały tych czterech słów tworzyły właśnie słowo, no, jakieś angielszczyzna. Nie wiem, czy specjalnie, tak mi się wydaje. A w mojej szkole co? No właśnie, 2200 kursantów i każdy z nich zupełnie inny charakter, chociaż generalnie pewne cechy tych ludzi były jednakowe, takie same. Prawie robi wielką różnicę, ja wiem, no ale tak powiem, prawie wszyscy traktowali mnie tak jak uczeń podstawówki, jak młody uczeń podstawówki w nowej swojej szkole traktuje nauczyciela. A priori z założenia musiało być tak, że jeżeli ja mówię coś, to tak ma być, bo to jest prawda absolutna. Chociaż tam parę razy przejęzyczyłem się, co innego myślałem, co innego mówiłem i co bystrzejszy kursant, już tak pod koniec kursu, jak już trochę wiedział i czuł, no, zwracał mi uwagę. Proszę pana, ale pan się pomylił. Co się pomylił? No i tak, że ci przepraszam. No, musiałem się sprostować, przeprosić, pochwalić tego ktośa, że nie śpi mi na zajęciach z teorii. A na zajęciach z praktyki, no, przeżywałem czasami gehennę, bo co to dużo mówić, zwłaszcza panie. No nie potrafiły skoncentrować się właśnie odwrotnie. Zbyt bardzo się skoncentrowały. Bały się samochodu tak bardzo, że trzymały się kierownicy przemocno, przepotężnie. Dosłownie tak, że podczas już po pół godziny jazdy cały czas przecierały łapy, bo im się kleiły mokre z potu. Tak pociły ręce, że po kierownicy czasami widać, bo tam płynęła taka, no nie struga, ale tam kropeleczki potu gdzieś tam musiała. No to potem już miałem taki ręcznik papierowy, taką rolkę i robię przerwę, słuchaj, odpocznijmy moment, bo widzę, że ściskasz za mocno. Wyczyj po pierwsze ręce, tylko no i tu mówiłem, prosiłem, żeby jednak palce miała proste, żeby nie trzymała tak dokładnie palku na palce wyprostuj. To było takie zawołanie zawsze, palce wyprostuj, żeby nic naciskać po prostu. No i to był taki jeden z moich nawyków, który potem niektórzy używali jako, no żartowali sobie tak, palce wyprostuj idzie. To wiadomo było, że słyszą moje kroki, czy widzą mnie, nie wiem. Ale też drugim takim nawykiem moim było to, że, bo wiesz, instruktor ma po swojej stronie dwa pedały. Pedał sprzęga pod lewą nogą. I pedał hamulca pod prawą nogą. Nie ma pedału gazu. Ale nieraz w życiu zdarzało się, że trzeba było dodać gaz. Uciec skądś tam, bo tu widziałem, że pruje na nas. Uciekajmy, gaz. A ta się patrzy, nie wiem, w strachu chyba, truchlała ze strachu. No to musiałem lewą ręką na kolano i bach do podłogi. I samochód tak dęba stawał. I rzeczywiście żeśmy odjeżdżali 2-3 razy, tak zrobiłem. Raz nawet miałem no, spięcie, bo to były akurat były dziewczyny, chociaż nie.
Raz był taki człowiek, Stasiu, to dostałem od niego opowiem ci o tym Stachu. Miałem taki kurs, bo nie tylko w Kielcach szkoliłem, na początku zwłaszcza, ale dwa kursy pod rząd były w Chęcinach, takie miasteczko tuż koło Kielc, 15 km od Kielc, tam jedzie autobus miejski, więc jak gdyby Chęciny trzeba uznać za część składową tej dużej aglomeracji, tej tak zwane duże Kielce, czyli Kielce plus te okoliczne miejscowości, gdzie część Kielczan tylko jedzie na noc spać, ale życie spędzają w Kielcach, duże Kielce. No i w Chęcinach miałem takie kursy dwa pod rząd, jeden po drugim. Zajęcia odbywały się w GOKU, Gminny Ośrodek Kultury. Taka przedwojenna świątynia żydowska. To się mówiło w Kielcach Bużnica. W Bużnicy. Oczywiście przebudowanej po wojnie, odbudowanej, przebudowanej na potrzeby Domu Kultury. No. Taki miejsko-gminny Dom Kultury. Tam były wystawy, spotkania, jakieś odczyty. I miałem zwyczaj, że kursanci odwozili się nawzajem do swojego domu. Przecież tam na ten kurs chodziło sporo osób spoza Chęcin. Dojeżdżali autobusami. Wówczas jeszcze tych busów nie było tyle tutaj w okolicy i trzeba było jechać albo rowerem. Przyjeżdżali, to było latem, to rowerem. Niektórzy przyjeżdżali, niektórzy autobusami. I wygodniej było, jeżeli kursant, który zaczyna jazdę, odwoził poprzednika do jego miejscowości, tam gdzie on mieszkał. Na ogół to było niedaleko, 5-6 km od Chęcin, może 7, zależy. Więcej? Nie, chyba więcej nie. No i taki Stachu, facet koło 30, taki rozrośnięty byczek, sporawy taki, bardzo mocne, łapy takie jak moje dwie. Niby taki ura-bura kozak, ale jednak no, przeżywał strach ogromnie. Widać było, że Stachu się potwornie boi. I tym razem ze Stachem jechaliśmy sami. On już kończył dzień szkoły jazdy, już było po południu, koło 16, 15, 16. Miałem też trochę dosyć, bo to cały dzień z takimi gamoniami jak się jedzie i nie wiesz, który cię zabije, który cię wpakuje gdzieś w cholera wie. Już on jedzie, on kieruje, nie ja. Ja mam pedały swoje, no ale nieraz się mogę gdzieś zagapić na boki. Obudzę się z dziobem w piachu albo z dziobem w krzakach. No tak, no. Tak to śmiesznie brzmi, ale to tak nie było na szczęście. No jedziemy tą drogą taką, która omija Chęciny, obwodnicą Chęcin. Wówczas dosyć wąska, dwa pasy ruchu, dwie połówki ruchu w każdym kierunku po jednym. Pobocze bardzo wąskie i trawiaste, a sprzeciwka od Małogoszcza leci taka wielka, wielka krowa, nie wiem czy nie Tatra, Tatra z naczepą, z cementowozem, potężna, tam chyba wchodzi, nie wiem, 22 tony cementu, to taki no, niezbyt lekki czołg. Tatra przecież też tam waży około 15 ton, no to razem no, czołg klasy średniej. Ta cholera, ta Tatra wali samym środkiem, nic się nas nie boi, nic sobie z nas nie robią. Tak spojrzałem na Stacha, czy widzisz, Stasiu, zobacz, zjedź na prawo. A Stachu widzę, się trzyma kierownicy, oczy wielkie. Nic, Stachu, zjedź na prawo. Stachu, kurwa mać, na prawo. I lud mu tak w dzioba. Stachu się obudził, Jezus, i szarpnąłem kierownicą, oczywiście Stachu się obudził, puścił kierownicę, bo zapał się też za twarz, się odbiłem w prawo. No, bo byłoby już właśnie z dziobem w chłodnicy tej Tatry. Zatrzymaliśmy się Stachu potem. Ja mówię, Stasiu, słuchaj, nie gniewaj się, no, ale co ty wyczyniasz? No co ty, no przecież byś nas zabił. Panie, jak ja się kurwa bałem tej Tatry, wie pan? Jak ja się bałem, no wiem, widziałem, dlatego musiałem ci przylutować, żebyś mi puścił tą kierownicę. A zapomniałem, bo ja pierwsze chwile zacząłem mu wyrywać tą kierownicę, ale nie da rady. Stachu tak się zaparł, że blokował mi ruch, a był potężny, silny, więc ja bym bez szans. No jedyne w tym to było takiego liścia czołowo, bach. Stachu, Jezus Maria. No i to był ten moment, kiedy udało mi się. Dobrze, że ruch był bardzo płyciuteńki, tak lekko tylko z kosem staliśmy, ale
Nogi i ręce, no mnie też drżały ze strachu. Zawiozłem go już potem ja. To był taki jeden przypadek, który zapamiętałem. A drugi przypadek, który zapamiętałem, to była taka pani Basia, pani spod Kielc. To kurs już miałem w Kielcach, już miałem w domu kultury Sabat tam na północy miasta. Na osiedlu, na górze, gdzie jest, co tam jest za osiedle, nie pamiętam. Świętokrzyskie. No takie to przypadki, było ich więcej, ale tu już widzę, czas mam trochę za długi. Ja ten film muszę jednak podzielić na dwie części, bo to razem to byłoby z pół godziny gadania, klachania. Tak więc póki co, do miłego zobaczenia.